Jakkolwiek niektóre osoby mogły sobie nawet nie zdawać wówczas sprawy z gry operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, już na początku lat 60. była koncepcja wspierania właśnie w SB tych grup liberalnych, wspierania, nawet tworzenia ścieżki ich karier, są na to konkretne dokumenty, i przeciwstawiania im, jak pisano, konserwatystom, czyli ludziom związanym z prymasem. Także tutaj jest w tej kwestii. Panowie, oczywiście padło tutaj konkretne nazwisko. Stoma Mazowiecki. Pan Mazowiecki, pierwszy premier po odzyskaniu niepodległości i jego przeszłość właśnie wtedy w tych strukturach, w których działał jako katolik świecki. Jak wspomniałem, pan Tadeusz Mazowiecki zaczynał swoją karierę polityczną jako katolik świecki w Paksie, czyli pozyskany na obozie w Rewach. Tak wciągał Piasecki. Młodzież nie mogła jeździć na obozy, nie miała jak wypoczywać. On im to fundował, został wciągnięty, był działaczem Paksu. Później robił frondę. Robił frondę, powiedzmy, tam była kwestia takiej delikatniej... Przedtem jeszcze publikował wielki artykuł popierający... aprobujący właśnie do tego zmierzam, ale przedtem on stwierdzał, że już nie czuje więzi z Piaseckim. Został zesłany na banicję, że tak to nazwę, do Wrocławia i tam wydawał WTK, Wrocławski Tygodnik Katolików, w którym właśnie pisał to, co wspomina pan minister. I jest kwestia dosyć ciekawa robienia frondy w łonie Paksu, gdyż jest taka książka historyka Antoniego Dudka i Pytla, Bolesław Piasecki, Próba biografii politycznej, w której tamci autorzy sugerują, jakoby miał on to robić, może nie na zlecenie, ale z przyzwoleniem Franciszka Mazura. Później zmienia front, przechodzi do grupy Tygodnika Powszechnego Znaku, zostaje posłem na Sejm, ale w Sejmie, co ciekawe, no, głosi dosyć kontrowersyjne poglądy. Krótko mówiąc, Stefan Kisielewski w swoim Abecadle napisał, że Mazowiecki zawsze, jak się coś mówiło przeciwko socjalizmowi, to wierzgał. W jego mowach sejmowych znajdują się stwierdzenia typu, tu zacytuję z pamięci, nie stawiamy na erozję socjalizmu, jesteśmy zachwyceni socjalizmem, tą drogą iść należy. Tylko trzeba oczywiście naprawiać, zmieniać i tak dalej. Była teoria swego czasu już nawet, przepraszam, socjalizmu z ludzką twarzą, to już były czasy późniejsze, koniec lat 80. też tak niektórzy działacze mówili. Ale to jest spadek, moim zdaniem, jednak poza oportunizmem, normalnym oportunizmem, bo wiele w tych ideologicznych pseudokoncepcjach tamtych lat, koncepcjach ostatecznie ludzi, którzy tak naprawdę byli więźniami, którzy różne rzeczy nam wmawiali, ale tak naprawdę przecież byli kukiełkami sterowanymi. Otóż wiele w tych koncepcjach jest po prostu normalnego sługusostwa i oportunizmu. Ale są takie elementy, które niestety przetrwały po dzień dzisiejszy i dlatego warto o tym wspominać. Na przykład deprecjonowanie katolickiej nauki społecznej. Na przykład mówienie, że w gospodarce to można być albo liberałem, albo socjalistą, ale czegoś takiego jak myśli katolickiej, chrześcijańskiej nie ma. Prawda? To jest cały leitmotiv, który niestety dokonał bardzo wiele złego wśród młodzieży, począwszy od lat 70. i 80., która później wchodziła do Solidarności i kształtowała rzeczywistość po roku 80., a także po 89. Z takim dystansem wobec czerpania z katolickiej nauki społecznej przesłanek do kształtowania życia społecznego i politycznego. To jest ten najbardziej negatywny spadek KIK-u, Znaku, Tygodnika Powszechnego, więzi. To jest to, co w tym było dla Polski najbardziej według mnie groźne. Nawet nie agenturalność, tylko to przesłanie niszczące rozwój myśli katolickiej, myśli społecznej. Ale wracamy jednocześnie do tego Stronnictwa Pracy, zawieszonego w 1946, Popiel wyjechał w 1947, próba tworzenia, to Eustachiewicz przyjeżdżał też z emigracji, działał tam Karol Popiel. Była próba później odrodzenia tego przez Janusza Zabłockiego, przecież Odis, Chrześcijanin w świecie, czy PZKS, to jest kwestia... Do dyskusji, to była realna próba odrodzenia. Czy realna, ale werbalna była. Na pewno Siły Nowickiego po 89 roku. Siła Nowickiego po 89, ale PZKS stawiał sobie jako postulat stworzenie partii chadeckiej.
czy było to możliwe, czy nie, to inna kwestia, ale to już niepokoiło komunistów. Nawiązywali, ciągle nawiązywano do tego. A jeszcze chcę jako ciekawostkę powiedzieć, że to, że Stronnictwo Pracy przyłączyło w czasie II wojny światowej taką organizację jak Unia. Zofia Kosak-Szczucka też tam była, FOP znak. I do organizacji Unia, Teatru Rapsodycznego Unia, należał w czasie wojny Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II, co napisał sam w książce Przekroczyć próg nadziei. Więc jak z tego, co słyszymy, można powiedzieć, że te środowiska katolickie, czy katolików świeckich, czy te różne organizacje, no nie były najciekawsze. Nie były, niestety nie były. A jednak w Polsce nie stało się to, co stało się w Czechosłowacji. W ciągu jednej nocy wywieziono wszystkich zakonników, siostry zakonne, aresztowano księży biskupów, przez wiele lat nie były obsadzone diecezje. U nas to się nie stało. No więc to jest jedna z ważniejszych kwestii, dlatego że przez cały czas historycy Paksu i ludzie związani z Paksem, ale także ze znakiem, także z tymi właśnie, tak powiem, stworzonymi sztucznie grupami, twierdzą, że to dzięki nim tak się nie stało, że to oni obronili Kościół, że to ich wysiłek, ich tłumaczenie, ich pośredniczenie między władzą komunistyczną a Kościołem sprawiło, że nie doszło do tego najgorszego, nie doszło do starcia, nie doszło do konfliktu i nie doszło do wywiezienia. No to jest oczywiście nieprawda. To jest oczywiście nieprawda. Powody są jasne i oczywiste, to jest siła zakorzenienia Kościoła, potencjał narodowy i religijny Polaków, no a także determinacja walki zbrojnej, która została okazana w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. My sobie o tym tego często nie uświadamiamy, ale między 1944 a 1954 rokiem walczyło na terenie Polski blisko 300 tysięcy ludzi z bronią w ręku. To są gigantyczne, panie zupełnie pośle, panie ministrze, dane, o których... że 9 maja 1945 się wojna skończyła. No zgadza się, a poza tym były jakieś bandy, prawda, bandy, które likwidowaliśmy. Tak, oczywiście, tak, które likwidowaliśmy, tak, radziliśmy sobie no z nimi. No tak, które napadały na tak, dobrych i krzywdziły ludzi, najwyżej. Krzywdziły tak, dobrych tak, ludzi. No ale prawda właśnie wygląda inaczej. Mówię o tym dlatego, że Kościół miał w pewnym sensie, oczywiście straty Kościoła były gigantyczne, takie straty personalne, prawda, ilość duchownych, która po prostu została wymordowana najpierw przez Niemców, potem przez komunistów. Więc odbudowa tych strat materialnych, ludzkich i materialnych, była najważniejszym zadaniem zarówno kardynała Chlonda, jak i później księdza prymasa Wyszyńskiego. Ale też było także z punktu widzenia starcia politycznego, Kościół znalazł się na tym trzecim dopiero miejscu. Najpierw komuniści się starli z walką zbrojną, później z walką polityczną kierowaną przez PSL i podziemne organizacje takie jak WiN, Stronnictwo Narodowe i inne. I dopiero później nastąpiło starcie z Kościołem. Apogeum starcia z Kościołem to jest rok 1953, rok śmierci Stalina. Na szczęście, krótko mówiąc, gra na odsunięcie konfliktu prowadzona świadomie i z determinacją przez kierownictwo Kościoła rozstrzygnęła tutaj i związek przez cały czas utrzymywanie bardzo bliskiego związku z narodem, nie pójście na żadne gry polityczne. Prawdą jest, co tutaj mówi pan poseł, podkreślając wagę politycznego podziemia zbrojnego, notabene najsilniejsze było bodaj na Lubelszczyźnie, według raportów to wynika. No, a ponadto ostatni partyzant zginął w 1963 roku, dopiero w obławie Józef Franczak-Lalek, to tak na marginesie. A do tego, co mówił tutaj ojciec, chciałbym jednak podnieść kwestię roli jednostki w dziejach. I nie do przecenienia jest rola prymasa Wyszyńskiego, który stał się tą przysłowiową skałą, opoką, o którą rozbijały się fale tegoż bezbożnego komunizmu. Ale również chciałbym nawiązać do spraw, o których była mowa, nieco może relatywizując pewne kwestie. Otóż tak mówimy źle o tym Paksie, ale pamiętać trzeba, że pierwsze fundusze na rozwój Paksu dał nie kto inny, jak prymas August Chlond.
po prostu nie wiadomo było na początku, jak to się rozwinie, jak ta organizacja się rozwinie. Ale ponadto, myśli, że Piasecki opowiedział prymasowi, gdy do niego przyszedł po te fundusze, a jak pan wie, przyszedł po te fundusze po to, żeby uciec za granicę, bo na to dostał te $1000. Ale czy powiedział o tym, że podpisał, zobowiązanie z Sierowem o agenturalnej współpracy? Bo nikomu nie powiedział. No właśnie, ale jeszcze chcę prymasa Chlonda. Nie, ja nie chcę to mieszać prymasa Chlonda, tylko chcę naświetlić, jaka była historyczna sytuacja. Ja otóż na ingres biskupi w Lublinie, biskupa Wyszyńskiego, sam on osobiście zapraszał Piaseckiego. Powiedzieć, że był jego przyjacielem, to za dużo, ale dobrym znajomym na pewno. Dopiero później, po tym fakcie, zwłaszcza o którym mówił pan poseł, nagrywania, prymas nie chciał widzieć już Piaseckiego, prawda? Były różne możliwości, koncepcje działania w tymże baraku socjalistycznym i działano na podstawie metody prób i błędów. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I dopiero później okazało się, kim ten Piasecki był. Dotknął pan jednej z ważniejszej kwestii. Rzeczywiście było tak. To przecież byli ludzie, którzy się znali. Trzeba mieć świadomość, że Piasecki był bardzo wybitną postacią w ruchu narodowym w okresie przedwojennym i wojennym. A można powiedzieć, że skrajną, bardzo dyskusyjną, ale wybitną. Tutaj nikt nie miał cienia wątpliwości. Bardzo głęboko wierzący, o olbrzymiej wiedzy, dużej wiedzy teologicznej, z olbrzymimi zdolnościami organizacyjnymi i politycznymi, był, powtarzam, wybitną postacią. Wokół niego się zgromadzili ludzie także wybitni. No podobnie bardzo przecież jasną i taką znaną kartę miał Turowicz, który był redaktorem naczelnym Głosu Narodu w okresie przed samą II wojną światową. Też nie był osobą znikąd. To wszystko byli ludzie, którzy się znali. Otóż problem polega na tym, że ani im często, ani ludziom z hierarchii, z którymi oni mieli do czynienia, rzeczywiście bardzo długo nie przychodziło do głowy, że oni mogą, czy niektórzy z nich, działać po prostu jako agenci sowieccy. Stopień infiltracji był nieprzyjmowany do świadomości bardzo długo. Nie zdawano sobie z tego sprawy i to był, jakby z szokiem przyjmowano taką wiadomość. Obecnie niestety też nie jest przyjmowany do świadomości. Ja się temu nie dziwię, bo to rzeczywiście jest szokujące. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że rozmawiamy na temat środowiska katolików świeckich w PRL. Gośćmi telewizji Trwam i Radia Maria są panowie, pan minister, poseł Antoni Macierewicz oraz pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A teraz zapraszam do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z panem sędzią, rzecznikiem interesu publicznego, tak? Panem sędzią Niziejskim. Zapraszam serdecznie. Te służby, jakby na nie nie patrząc, kiedy wytwarzały materiały operacyjne dotyczące pracy ich agentury, to nie myślały o tym, że PRL się rozsypie i że te służby specjalne także przestaną funkcjonować. Byli przekonani, że będą wiekować na swoich stanowiskach i dlatego nie mieli potrzeby fingować tych materiałów. Jeżeli zachowały się teczki personalne i teczki pracy tajnych współpracowników, to tam są materiały wytworzone także przez tych tajnych współpracowników. A zatem są to materiały wiarygodne. Może tajny współpracownik mówić, że zostały na nim w jakiś sposób wymuszone. To już jest inna kwestia. Ale te materiały, które zostały, to te świadczą o tajnej współpracy. Stało się ogromne nieszczęście z naszego punktu widzenia, że po wygranych wyborach 4 czerwca 1989 roku pozwolono na skalę masową niszczyć materiały operacyjne znajdujące się w zasobie archiwalnym byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niszczono w sposób szaleńczy. W niektórych wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych nie pozostało nic lub prawie nic z materiałów operacyjnych świadczących o
tajnej współpracy agentury ze Służbą Bezpieczeństwa. Stan był już tak zapalny, że 31 stycznia 1990 roku ówczesny szef MSW Czesław Kiszczak wydał zarządzenie zakazujące niszczenia jakichkolwiek dokumentów znajdujących się w archiwach MSW. Mam prawo sądzić, że obchodzono to zarządzenie, że niszczono pewne dokumenty, antydatując protokoły niszczenia. Zresztą widziałem też i takie przypadki, kiedy zniszczenie dokumentów ma miejsce w lipcu i sierpniu 1990 roku, a zatem znacznie później, aniżeli kiedy weszło w życie zarządzenie Kiszczaka. Poza tym niektóre materiały archiwalne powinny były pozostać w archiwach, bo nie ma żadnych protokołów świadczących o ich zniszczeniu, a tymczasem tych materiałów nie ma. Dotychczas było też i tak, że pewne materiały, jakie zostały przekazane poprzez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Instytutu Pamięci Narodowej, były jeszcze nierozpakowane. My wiedzieliśmy, że one są wykazane w protokołach przekazania, ale nie było jeszcze odbioru tych dokumentów i nie można było z nich korzystać. Ta sytuacja teraz powoli się poprawia, ale ciągle jeszcze, na dzień dzisiejszy, jest taki stan, że nie wszystkie kartoteki byłych osobowych źródeł informacji służb specjalnych byłego MSW zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, a przynajmniej tak jesteśmy informowani przez IPN. W końcu musi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu przekazać cały swój zasób po dzień 10 maja 1990 roku. Tylko oby to nastąpiło jak najszybciej, bo tylko wtedy praca rzecznika interesu publicznego będzie mogła rozwijać się w pożądanym kierunku. Jeżeli pewnych materiałów nie przekazano, to nie wiadomo, czy one są, czy ich nie ma, czy zostały wyprowadzone z archiwów w sposób przestępczy, no bo wszystko wskazuje, że powinny być w archiwach, a w archiwach tych materiałów nie ma i nie ma żadnego śladu, dokąd zostały przekazane, czy i dokąd. W tej chwili IPN stara się możliwie szybko udzielać tych odpowiedzi, na które my czekamy. Widać tutaj poprawę, widać, że Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów tu w Warszawie robi wszystko, żeby możliwie szybko udzielać odpowiedzi. No ale czasem są to trudne sytuacje, a zwłaszcza jeżeli są to materiały w gestii terenowych biur udostępniania i archiwizacji dokumentów, no a już najgorzej jest wtedy, kiedy tych materiałów nie ma, kiedy pozwolono na niszczenie ich w drugiej połowie 1989 roku. Wtedy zostały zniszczone materiały operacyjne tej najbardziej interesującej nas agentury, bo trzeba powiedzieć, że to, co pozostało, z czego my możemy wyprowadzać wnioski do sądu, to nie są to ludzie z tak zwanych pierwszych stron gazet. Najwięcej jest tu adwokatów, no bo rzeczywiście największa ich ilość była wykorzystywana przez służby specjalne. Na jesieni 2001 roku przy spotkaniu, jakie się odbyło w biurze rzecznika,
osoby reprezentujące kierownictwo Urzędu Ochrony Państwa wyraźnie zaznaczyły, że rzecznik interesu publicznego nie powinien występować do agencji ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa o materiały, ponieważ to powinno się odbywać za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej. I do tego ja się zastosowałem, wobec czego ta współpraca ogranicza się tylko do wniosków kierowanych do szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu o zwolnienie byłych funkcjonariuszy, byłych służb specjalnych PRL, to znaczy byłego MSW, z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej w tych wszystkich przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ich przesłuchania w charakterze świadków. I w tym zakresie obie te agencje realizują szybko te wnioski. Natomiast jeśli chodzi o WSI, to w ogóle żadnych kontaktów z wojskowymi służbami informacyjnymi nie ma. Rzecznik interesu publicznego kieruje jedynie wnioski do ministra obrony narodowej o zwolnienie byłych oficerów, byłych służb specjalnych mających być słuchanymi w charakterze świadków z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej. No, cała współpraca oparta jest na Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ tam powinny się znajdować zasoby archiwalne, jakie przekazały służby specjalne obecne z okresu między rokiem 1944 a 10 maja 1990 roku. Ale tutaj Instytut Pamięci Narodowej, co chciałbym podkreślić, nie dysponuje jeszcze pełnią materiałów, których mógłby korzystać i rzecznik, ponieważ na dzień dzisiejszy istnieje taka sytuacja, według informacji udzielanych przez IPN, że Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów nie otrzymało jeszcze wszystkich kartotek byłych informatorów służb specjalnych. I jak długo nie nastąpi przekazanie tych kartotek, tak długo ta współpraca między Biurem Rzecznika Interesu Publicznego a Instytutem Pamięci Narodowej, konkretnie jego strukturą, jaką jest Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, będzie musiała kuleć. No, liczyć się należy z tym, że w końcu cały zasób kartoteczny, jaki znajduje się jeszcze w gestii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, zostanie przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej.